Wszystko to, co z naszej historii jest najbardziej wartościowe, jest spychane gdzieś na margines, pod poważne. To, co było zbogawiane przez kilkadziesiąt lat przez komunistów w ich publikacjach, w dalszym ciągu jest w obiegu, istnieje w encyklopediach, pojawia się w prasie, argumenty z epoki kamienia łupanego, z epoki ubeków uczonych, pseudouczonych, pojawiają się dziś jako argumenty równoważne. Historię można odtwarzać, można ją badać, trzeba to robić, ale od tego są określone metody. Nie różnego rodzaju publikacji, pułkowników UB, takich jak Ryszarda Nazarewicza, człowiek, który też w Częstochowie się zasłużył, później w Łodzi, w Warszawie, jako oficer śledczy, dochodząc do wysokich godności. Następnie został oddelegowany przez UB do nauki. I tam już czynił to, co mu partia nakazywała. To, że działo się tak wtedy, to można zrozumieć, bo to była władza komunistyczna, była straszna, prewencyjna cenzura, nie było wolności badań naukowych, ale dziwi i jednocześnie skróci fakt, że dziś bardzo wielu ludzi, często dobrej woli, nieświadomych, korzysta z tego wszystkiego, uważając, że skoro coś było napisane, to znaczy, że było prawdziwe, to znaczy, że jest jakikolwiek brak rozeznania. Trzeba mieć zmysł krytyczny wobec wszystkiego, co napisane. Ta historia będzie napisana, dzieje się to na bieżąco. Są badania, wydajemy dokumenty. Oczywiście długo to potrwa, zanim to wejdzie do pewnego obiegu, ale przede wszystkim to musi trafić do mediów. Jeśli nie mamy dostępu do najważniejszych telewizji, jeśli najważniejsze, największe, jeśli chodzi o nakład, gazety, tygodniki, są w rękach zupełnie innych ludzi. Jeśli ci ludzie wypisują rzeczy tak samo i takie same, jakie pisało się w epoce stalinowskiej, może tam tych autorów już nie ma, to dlaczego tak się dzieje? Bo to są ich dzieci, to są te resortowe wnuki. Oni od tej przeszłości oderwać się nie mogą. I dyskusja z nimi jest na poziomie epitetów, nie argumentów. Bo argumentów oni nie znają. Spotykam się wielokrotnie. A po co badać? Przecież wszystko wiadomo, to jest opisane. Jak przywołują autorów, którzy rzekomo wszystko napisali, to może nas ogarniać pusty śmiech. Ale to się zmieni. Zmieni się szybciej niż wszystkim się wydaje. Bo w tej sprawie także będziemy wracać do normalności. Szkoda tylko wielka, że po roku 89 nie było rzeczy, które wtedy powinno się zrobić. Tak jak Polska powstawała po 5 pokoleniach, które spędziła pod zaborami, kiedy nie było państwa, nie było normalnego świata, nie było nauki, nie było instytucji państwowych. Polacy to przetrwali, nie mogli w kraju, to działali na emigracji. I wreszcie, gdy Polskę po 1918 roku odbudowywali, to nie było tak, że były z tym kłopoty. Żaden carski, pruski czy austriacki urzędnik nie pozostał na miejscu. Nie było żadnych pomników cara, cesarza niemieckiego, czy cesarza austro-węgierskiego. Z tym się uporaliśmy natychmiast, bez zezwoleń, bez procedur, bez ustaw. Wielka cerkiew, która miała być znakiem triumfu moskiewskiego nad Polską, nad Warszawą, stała w centrum Warszawy. Poszli warszawiacy z młotami, z kilofami i każdy sobie wziął kawałek na pamiątkę. Cerkiew zniknęła. A teraz, mimo upływu ponad 25 lat, nie można Polski zdekomunizować. W dalszym ciągu są fałszywe tablice, fałszywe pomniki, ulice osób lub instytucji czy organizacji, które nigdy tam się nie powinny znaleźć. I mówi się, bo to procedury, bo to głosowanie, bo to kosztuje. Nie, to wszystko można załatwić. Powinniśmy po roku 89 odciąć się w całości od prawodawstwa z tamtej epoki, od instytucji i obsady kadrowej, żeby ci sami ludzie w tym samym miejscu nie robili tego samego, co robili przedtem, pod przykrywką, że już jest całkowita wolność, Polska jest normalna i nic więcej nie potrzeba robić. To samo powinno się stać w nauce. Nie mówię o naukach technicznych, ale w naukach humanistycznych. Wszędzie tam, gdzie ludzie pisali prace doktorskie czy prace habilitacyjne, od dyktando na zamówienie partii, powinno im się dać pół roku na zmianę. Niech pokażą swoje rozprawy, czy spełniają formalne wymogi naukowe.
jeśli nie spełniają, to wtedy nie masz tytułu. Schodzisz tyle szczebli niżej, ile sobie wywalczyłeś po mnie w sposób zupełnie niesłuszny. I nie byłoby z nimi problemów. Tego zrobić nie umieliśmy. Nie chcieliśmy lub nie mogliśmy. Za to teraz trzeba płacić. Wspinając się pod górę zupełnie innego poziomu i po stracie prawie ćwierćwiecza. A to się dzieje. Rośnie nowe pokolenie. Jest bardzo wielu młodych ludzi zafascynowanych historią, którzy profesjonalnie albo po amatorze i wcale nie gorzej niż profesjonalnie odtwarzają lokalną historię. Dowiadują się o rzeczach, których miało nie być. Jest fascynacja epoką żołnierzy wyklętych, czyli ostatnim polskim powstaniem narodowym. Przywracamy na kartę historii osoby, postaci, które miały być na zawsze wdeptane w ziemię. To jest potrzebne. To jest nie tylko historia. Tak długo, jak ci ludzie nie są odnalezieni, nie są opisani, tak długo ta historia jest bardziej niż żywa. Ta historia do nas krzyczy, dlatego że to jest historia trwała. To samo jest okresem wojny okupacji niemieckiej. W tym przypadku niemieckiej. Ale przecież Polska podczas wojny miała dwóch okupantów. Między 17 września 1939 roku a 22 czerwca 1941 roku większa część terytorium II Rzeczpospolitej okupowana była przez Związek Sowiecki. Została tam wcielona jako zachodnia Białoruś i zachodnia Ukraina. Ponad 1 milion ludzi wywieziono na Syberię, z których większość już nie wróciła. Setki tysięcy ludzi siedziały w sowieckich więzieniach. Dziesiątki tysięcy ludzi zamordowano na miejscu. Praktycznie wszystkie lokalne elity na Kresach zostały przez bolszewików wymordowane. Gdzie jest ta część naszej historii? Świat dzisiaj mówi o II wojnie światowej zupełnie inaczej. To jest Holokaust. Dla Sowietów to jest 22 czerwca. Zaczyna się wojna wtedy, kiedy zdradził ich najwierniejszy sojusznik i przyjaciel, Hitler. Przedtem nie było wojny, nie było okupacji. Nie chcą o tym słyszeć. I także w Polsce bardzo mało wiemy o tym, co się działo pod pierwszą okupacją sowiecką, a przede wszystkim bardzo powoli dochodzi do świadomości ludzi fakt, że wkroczenie Armii Czerwonej w styczniu 1944 roku na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej było wyzwoleniem, ale bardzo specyficznym. Armia Czerwona wyzwalała Polskę. To jest prawda. Tylko tego samego dnia, kiedy wyzwalała, rozpoczynała się okupacja sowiecka, która pod wieloma względami wcale nie była łagodniejsza. Dlatego tyle lat po wojnie trwał opór. Opór tych, którzy zapisali piękną kartę podczas okupacji niemieckiej. Oni chcieli wyjść z lasu, nie chcieli walczyć, mieli tego dość, chcieli zakładać rodziny, chcieli się uczyć, ale nie było im to dane. Byli ścigani, byli wyklęci i byli mordowani. Skala strat powojennych przeraża. To jest 100 kilkadziesiąt tysięcy zabitych ludzi. Jakich ludzi? Najwybitniejsze jednostki, przedstawiciele najwspanialszych polskich elit, ci, którzy przeżyli wojnę, byli mordowani po wojnie, bo trzeba było zrobić miejsce dla awansu społecznego, dla komuny, dla tych wszystkich, którzy obejmowali stanowiska. Ich tytułem do sławy, do władzy, było to, że byli w Gwardii Armii Ludowej, gdzie byli w Polskiej Partii Robotniczej, albo przyszli z Sowietami, ze wschodu. Z Gwardii Armii Ludowej zrobiono największą konspiracyjną organizację w Polsce. 100 tysięcy ludzi pod bronią wysadziło wszystkie pociągi, zniszczyło wszystkie mosty i wybiło wszystkich Niemców. Na wielu terenach, jak podawali swoje osiągnięcia, wybili więcej Niemców niż liczył cały niemiecki aparat okupacyjny. Awansowali się do stopni generałów, a nawet marszałów. Przypisywali sobie rzeczy, których nie zrobili. Kradli innym organizacjom prawdziwe dorobki. Ograbili Armię Krajową z wielu wspaniałych akcji. Ograbiali NSZ, który tak zwalczali. Przypisywali sobie, że oni to zrobili. Najgłośniejsza chyba akcja dotycząca likwidacji najwyższego stopnia i funkcją niemieckiego oficera w okupowanej Europie miała miejsce 26 sierpnia
1943 roku na Kielecczyźnie, Podożarowym. Oddział starszego wachmistrza Tomasza Wójcika, pseudonim Tarzan, Oddział Narodowych Sił Zbrojnych, w zasadce zlikwidował generała porucznika, to jest odpowiednik polskiego generała dywizji, Kurta Rennera, dowódcę 174. Dywizji Piechoty Wehrmachtu. Nie jakiejś jednostki pacyfikacyjnej, jednostki policyjnej. Takich było wiele i tych stopni w tych strukturach policyjnych było dużo. To był pełnowartościowy generał frontowy. Jeden z najlepszych. Został zlikwidowany wraz ze sztabem i swoją ochroną. NSZ-owcy akcję przeprowadzili w ten sposób, że zamaskowali skutki. Na miejscu rozsypali sowiecką amunicję, zostawili jakąś papachę, a okolicznej ludności nakazali rozpowiadać, że w nocy był desant, że Sowieci spadli z nieba, bolszewicy. I tak ludzie, jak przyjechała niemiecka żandarmeria, tak zeznawali, że w nocy był zrzut, spadli na spadochronach, byli we wsi, bili ludzi, zabierali żywność, uciekli do lasu. I słychać było strzelaniny. Dzięki temu nie było represji. Nikt w okolicy nie został zamordowany. W meldunkach niemieckich ta akcja jest opisana jako akcja bolszewicka. W latach 60. major UBSB Jan Skwarek, szef UB w Radomiu, napisał pracę doktorską w Wyższej Szkole Nauk Społecznych przy KCPZPR. Taka umiłowana uczelnia, Akademia Scientarum, którą ukończył między innymi taki koryfeusz nauki, jak towarzysz Leszek Miller, której wykładowcą i wicedyrektorem jednego z instytutów badania podstawowych problemów marksizmu-leninizmu był towarzysz dr Leszek Balcerowicz. W związku z tym Jan Skwarek uznał, że w tym towarzystwie pójdzie łatwo. Napisał pracę doktorską o działalności PPR, Gwardii i Armii Ludowej w okręgu radomskim. Głównym osiągnięciem tego okręgu miała być akcja na generała Rennera. I opisał kilkadziesiąt osób ze swojej rodziny, którzy to wszyscy zamachnęli się na generała Rennera. Skwarek Ziuta wisiała na drzewie i patrzyła, co się dzieje. Skwarek Fela stała pod drzewem, żeby skwarek Ziuta nie spadł. Skwarek Maniek leżał w rowie. Skwarek jakiś inny siedział w drugim rowie po drugiej stronie. Jak generał nadjechał, jak się na niego zamachnęli, tak go zlikwidowali i z tego powstała praca doktorska. Ta praca została uznana za tytuł do przyznania stopnia naukowego doktora. W związku z tym towarzysz doktor już teraz Skwarek postanowił pisać dalej. Zaczął obsługiwać lokalną prasę komunistyczną, zabierając akcje prawdziwe, przeprowadzone przez podziemie niepodległościowe, przypisując swoim strukturom, ale poszedł dalej, zaczął robić science fiction. Dlaczego nie? Skoro można tylko kraść, to jest za mało, trzeba do tego dodawać. Doszło do sytuacji niesłychanej. Jest to jedyny znany mi przypadek, że towarzysz Uber partyjny dostał zakaz cenzury publikowania gdziekolwiek, czegokolwiek, uznano, że kompromituje Polskę Ludową. Tylko że w wielu innych przypadkach takich ludzi, którzy tak pisali i tyle pisali, było wielu. Znaczną część swojej twórczości przez TF poświęcili przede wszystkim polskim niepodległościowcom. Bandyci z AK, hitlerowskie zbiry z NSZ-u. To była dla nich norma. Nie pisano inaczej. Gdy po wojnie ci wojenni, czy często nawet przedwojenni bandyci, którzy w czasie wojny znaleźli się w PPR-ze, w Gwardii Armii Ludowej, kradli ten dorobek i dodawali sobie chwały, po wojnie znajdowali się w strukturach Urzędu Bezpieczeństwa, Milicji Obywatelskiej, Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i postępowali nie jak w podbitym kraju, ale postępowali w sposób niezwykle okrutny. Potrafili dręczyć kobiety, potrafili dokonywać masowych gwałtów, potrafili trzymać w więzieniach w Polsce Ludowej po 1944 roku dzieci 4, 5, 6-letnie. Tego nie robili nawet Niemcy. Po kilka miesięcy te maluchy siedziały, bo ścigali ojca czy wujka
który jest gdzieś w lesie. A on był pod zastaw. Gdzie? W jakim kraju? W jakiej cywilizacji byłoby to dopuszczalne? W Polsce to się działo. Oni się oczywiście tym nie chwalili. W związku z tym my o tym nie wiemy. Ale dzisiaj się sięga na dokumenty. Jak się te rzeczy wyciąga. To każdy dokument to jest krew, nieszczęście, to są prześladowania, to są morderstwa. Nic im się nie stało. Nie zostali rozliczeni. Nie stanęli przed sądami. Sędziowie i prokuraturze, i prokuratorzy sądów wojskowych z epoki Polski Ludowej, zbrodniarze sądowi ewidentnie, są objęci immunitetem. Jest ciągłość prawna. Ci, którzy wyjechali za granicę, nie są w ramach ekstradycji wydawani, bo oni się bronią, że do kraju Holokaustu, gdzie Polacy mordowali Żydów, oni nie mogą wrócić, bo będą natychmiast zamordowani. Tak się tłumaczyła Gnida, czyli Helena Wolińska. Tak się tłumaczy Stefan Michnik, sędzia Najwyższego Sądu Wojskowego. Człowiek, którego sumienie, jeśli w ogóle je ma, obciąża kilkadziesiąt wydanych kar śmierci na najwybitniejszych polskich niepodległościowców. To jest kraj, który dokonał Holokaustu. To jest kraj, gdzie normalny obywatel musiał uciekać za granicę i tam przedstawiać się jako prawdziwy antykomunista. I teraz oni nie mogą wrócić, nie mogą stanąć przed sądem, bo to jest kraj Oświęcimia, to jest kraj Pieców, to jest kraj polskich obozów koncentracyjnych. Musimy z tym wszystkim jakoś się uporać. Przede wszystkim nie możemy dopuścić do tego, żeby nam pisano historię, żeby tą historię popularyzowano w postaci fałszywych filmów przedstawiających nieprawdę. To wszystko, co tworzymy, to będzie nasze. I to następuje. To, co się w tej chwili dzieje, daje nadzieję, że w ciągu niewielu lat zaczniemy mieć to, co powinniśmy mieć 25 lat temu. Prawdziwą historię i naszych bohaterów chcemy mieć na kartach książek, a nie w tych cmentarnych jamach, dołach, gdzie ich wrzucanie w niemieckich mundurach ze związanymi rękoma z tyłu i z przestrzeloną czaszką. Liczyli, że nigdy się nie znajdą. Tak, olbrzymiej większości nie znajdziemy. Na ich szczątkach doczesnych, wrzucanych byle gdzie, stoją dziś obiekty przemysłowe, osiedla mieszkaniowe, są drogi, innych topiono w torfowiskach, zagrzebywano na śmietniku, tak jak bohatera podziemia białostockiego, porucznika Reczkę, po zamordowaniu zagrzebali w miejscowym śmietniku. Na szczęście rodzina go znalazła. Ale to były wyjątki. To były przypadki, że przynajmniej ciało można było odnaleźć. W większości nie. Szczególnie dyskryminowani, szczególnie prześladowani byli ludzie z podziemia narodowego. Im przypisywano wszystko, co najgorsze. Epitet hitlerowcy, zbiry, mordercy, ludobójcy, żydobójcy był czymś zupełnie naturalnym. I teraz na spokojnie, na podstawie tak zwanych dowodów rzeczowych, czyli dokumentów tego, czym już dzisiaj dysponujemy. Próbujmy się temu przypatrzyć, czy rzeczywiście tacy byli i jacy byli ci, którzy ich o to oskarżali. Narodowe Siły Zbrojne jest to zjawisko znacznie szersze niż tylko sama organizacja wojskowa o tej nazwie. Jest to cała formacja umysłowa, ideowo-polityczna, która składała się z wielu członków. Jednym z nich był Pion Zbrojny, organizacja wojskowa, która została nazwana Narodowe Siły Zbrojne. NSZ powstał 20 września 1942 roku. Nie była to organizacja nowa. Na skutek przeobrażeń w podziemiu narodowym, łączenia się, scalenia, rozłamów, co było zupełnie oczywiste, naturalne w polskim podziemiu, bo sytuacja cały czas była płynna, ludzie zachowywali się normalnie. Jedni chcieli być tu, inni chcieli być tam. Często były to podziały nawet między rodzinami. Nie podziały na zasługujące na potępienie, wprost przeciwnie, wynikające z przekonań, wynikające z dążeń, z programów. Dlaczego? Dlatego, że wszystkie organizacje niepodległościowe były formacjami ochotniczymi. Nikt nikomu nie kazał wstępować. Szli ci, którzy
mieli takie przekonanie. Dziś, gdy oglądamy głupawe seriale, filmy, które na ten temat się robi, nam się wydaje, że wszyscy wtedy byli w konspiracji. To jest nieprawda. W konspiracji było zaledwie 5% dorosłych obywateli. Cała reszta była albo neutralna, albo się bała. To jest zupełnie oczywiste. Nie można od ludzi wymagać heroizmu. I to w dodatku nie jednorazowego, w jednej chwili, pod wpływem impulsu, ale heroizmu, który ma trwać całe lata. Ci, którzy wstąpili do organizacji niepodległościowych, złożyli największą ofiarę. Ginęli pod okupacją niemiecką, ginęli później pod okupacją komunistyczną, a inni, aresztowani, torturowani, byli w dodatku zabijani pod fałszywym zarzutem. Najbardziej ohydny i najczęstszy współpracy z Niemcami. Oni z Niemcami nie współpracowali. To była zupełnie inna sytuacja. Obok Narodowych Sił Zbrojnych jest potężne zaplecze polityczne. Istnieje równoległa struktura cywilna, odpowiednik delegatury rządu na kraj, w postaci Służby Cywilnej Narodu. Nadrzędną instytucją nad tymi dwoma pionami była tymczasowa Narodowa Rada Polityczna. Około 40 ludzi, wybitnych przedwojennych działaczy politycznych, niektórzy apolityczni, czyli nie działali w żadnej formacji politycznej przed wojną, ale łączyło ich jedno – przekonanie o polskiej przyszłości, że trzeba dla niej pracować, że nie chodzi o to, żeby Polska odzyskała niepodległość, bo to było oczywiste, tego chcieli wszyscy, ale jaka ma być ta niepodległość po jej osiągnięciu, co zrobić? Trzeba mieć gotowe rozwiązania, ustrój prawny, gospodarka, rolnictwo, wszystkie te sfery, które uważano za zaniedbane, przygotowywano koncepcyjnie do poprawy, do naprawy. Od tego było to właśnie zaplecze. Były tworzone grupy samorządowe, grupy środowiskowe, lekarzy, inżynierów, prawników. Oni pracowali koncepcyjnie. Też byli w konspiracji, też byli narażeni. Nie biegali z karabinem dla siebie w ręku, ale to wcale nie znaczy, że ich praca była mniej wartościowa i mniej potrzebna. Pozostawili po sobie piśmiennictwo, publikacje, książki, broszury, gotowe propozycje rozwiązań, gotowe propozycje ustaw. To się cały czas działo na bieżąco, przez kilka wojennych lat. Ci ludzie pracowali po to, żeby po wojnie mieć gotowe rozwiązanie. W 1943 roku, w maju, kilka miesięcy po powołaniu Narodowych Sił Zbrojnych, przystąpiono do budowania całkiem nowej formacji politycznej. Politycznej, ale apolitycznej w tym sensie, że wstępować do niej mogli ludzie, którzy mieli określone poglądy, często ideowo sprzeczne ze sobą. Ludzie, którzy myśleli państwo kategoriami rozwoju państwa, traktowano te różnice, które między nimi były, jako wtórne, że to oczywiście później w wolnej Polsce to ugrupowanie przerodzi się w kilka innych, z tego wyłonią się różne siły polityczne. Ale grupowano w tym ludzi, zarówno socjalistów, jak narodowców, jak konserwatystów, ale także wielu ludzi nie zaangażowanych bezpośrednio w politykę. Ani przed wojną, ani w czasie wojny. To nadrzędną sprawą dla nich był interes państwa, interes narodu. Ten zaczątek nowej formacji politycznej, nowego typu, nazywał się Obóz Narodowy. I dopiero wtedy, jak patrzymy na to zjawisko, tak rozbudowane, tak rozgałęzione, możemy sobie sprawę zdać z tego, jaki to był olbrzymi wysiłek organizacyjny, ale także wszelki inny, kadrowy i materialny. To podziemie nie miało dopływu pieniędzy, nie było zasilane, nie dostawali od nikogo. Ale mieli coś, co ich w sposób niezwykły wyróżniało. Narodowe Siły Zbrojne były po trzykroć niezależne. Po pierwsze, niezależne politycznie. Nie było nad nimi zewnętrznych sił politycznych, które mogłyby im cokolwiek zakazywać lub nakazywać, czy choćby sugerować. W takiej sytuacji
Był polski rząd na wychodźstwie i był naczelny wódz w Londynie. Były polskie siły zbrojne na zachodzie, ale podlegały pod dowództwo aliantów. Programy, jakie mogli Polacy głosić tam, programy polityczne, były ograniczone. Wielka Brytania stała na stanowisku, że ich interes polityczny liczy się najbardziej. Byli za tym, żeby wojnę wygrać, walczyć z Niemcami do zwycięstwa. To nie ulega wątpliwości. Ale broń Boże, zniszczenie Niemiec i broń Boże, zabranie Niemcom jakichś całych połaci tego, co zdobyli w wyniku od wiekowych podbojów, żeby Niemców nie osłabić, pobawić w przyszłości na kontynencie równowagę między Francją a Niemcami. A Wielka Brytania gdzieś tam nad nimi patrzy, jak się rozwija sytuacja. W związku z tym polski rząd na wychodźstwie, polskie siły polityczne tam działające, czy sztab naczelnego wodza nie mogły głosić programu, który byłby sprzeczny z tym, co dopuszczali zachodni alianci, przede wszystkim Brytyjczycy. O co chodziło? Ten podstawowy problem to jest myśl zachodnia. To jest plan powrotu Polski na granicę Odry i Nysy. Na stworzenie takiej granicy między Polską a późniejszymi Niemcami, która będzie bardziej bezpieczna. Będzie oparta o naturalne przeszkody. To wielkie rzeki na południu razem z Czechami to będą Sudety, a na północy, tam gdzie są Prusy Wschodnie, to był jednoznaczny postulat likwidacji Prus Wschodnich w całości. Żeby to, co od 300 lat wisiało nad nami, było dla nas nieszczęście, przyczyniało się do każdej z klęsk, żeby przestało istnieć. W 1939 roku we wrześniu Niemcy napadli na Polskę z północy, z Prus, z zachodu i z południa przez podbite Czechy i zwasalizowaną Słowację. Nie było szans. To były trzy fronty niemieckie. Byliśmy za słabi. Gdyby Polska miała granicę wtedy skróconą i opartą o przeszkody naturalne, mogłaby się długo bronić. Bo nie tylko jakość i ilość uzbrojenia o tym decydowała, ale wysiłek, ale patriotyzm, ale poświęcenie żołnierzy. W sytuacji, kiedy tej granicy naturalnej, umocnionej nie było, w ciągu pierwszych trzech dni przegraliśmy bitwę graniczną. Później to już było tylko dobijanie państwa i dobijanie wojska. Byliśmy dzielni, byliśmy bohaterscy, ale byliśmy przegrani. Nikt nam nie pomógł. I w Narodowych Siłach Zbrojnych przede wszystkim rodzi się pomysł, że Polska musi mieć inny plan, że w wyniku tej wojny nie chodzi o to, żeby odzyskać niepodległość, bo za następne 20, 30 czy 50 lat znowu staniemy przed tym samym problemem. Znowu będziemy słabsi, znowu możemy być napadnięci. Za to wszystko, co nam zrobili niemieccy okupanci, musimy ich wypchnąć daleko na zachód.